Chodzimy po obiekcie, ale na razie jeszcze nie weszliśmy do wnętrza. Znajdujemy się w Krakowie na dość sporym, opuszczonym obszarze. Na bramie było napisane, że jest ochrona, ale czy jest naprawdę, to przekonamy się za chwilę. Na razie nikt mnie nie goni, więc jest spoko. Pierwsze co odwiedzimy to kościół. Mam nadzieję, że jeszcze coś zostało w środku. Jest klimacik. W zasadzie wszystko zostało. Bardzo długo ten obiekt był chroniony, dlatego nie ma tutaj takiej dewastacji. I bardzo mnie to cieszy. Fryderyk Chopin. Kościuszko. Wejście na górę. Najpierw zobaczmy, jak wygląda miejsce najbardziej czyszczone. Konfesjonał. Ja tam nie wchodzę. Nie za bardzo mam z czego się spowiadać. No, powiem wam, że wygląda jeszcze ładnie. Bardzo mało osób wie, gdzie dokładnie jest to miejsce. Z tego względu jest tutaj jeszcze porządek. Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Postaramy się dzisiaj odwiedzić każdy zakątek tego miejsca. Jan Paweł II. Mam nadzieję tylko, że tu nie ma cichego alarmu. O kurde, mównica. O, tutaj już ktoś pootwierał szafki, ale wyposażenie zostało. Jakaś rzeźba. Nie wiem, co miała przedstawiać. Powiem wam tak, na zewnątrz jest 26 stopni w kościele, chyba z 10. Można się fajnie ochłodzić. O, tutaj chyba narzędzia złotej rączki, który dbał o to miejsce. Dobra, idziemy zobaczyć do góry. Zanim nas zawiną, chciałbym pokazać wszystko, co tutaj jest. Nowe blachy. Być może będzie odnawiany kościół, kto wie. Skupmy się na tym, że jest opuszczony. Myślałem, że to organy. Tak tylko to wygląda. O, kościół fajny. Tu już jest cieplej. Ave Maria. I wielki kościółek, ale chyba taki wystarczy. Bez przepychu. Bo tak powinny wyglądać każde kościoły.
zdjęcia. To chyba jakieś dokumenty prywatne. Przynajmniej tak się wydaje. Co to jest? Poniatowski. Aha, lektura jakaś pewnie. Idziemy zobaczyć, jak wygląda na zewnątrz. Nie widać psiarni, na wprost mamy szpital. Teraz skupimy się na kościele i jego otoczeniu. Strych. Zapewne mieszkanko gołębi. Przeważnie tak bywa. A gdzie dzwonnica? Ale ciepło. Aha, tu się już nie ochłodzimy. O kurde. Część podłogi się zawaliła. Może lepiej tutaj nie chodzić. Chciałem się przejść do końca, ale nie będę ryzykował. Będziemy powoli schodzić na dół. Piwnic tutaj chyba nie ma, ale zawsze można sprawdzić. Przede mną jeszcze z godzinka chodzenia po tym obiekcie, nie konkretnie po kościele, ale ogólnie po tym terenie. No tu już widzieliśmy wszystko. Można ewentualnie jeszcze zobaczyć, jak wygląda szpital z tej perspektywy. Nie wiem, czy... Nie, to chyba jeszcze nie jest szpital. Zresztą przekonamy się za chwilę. A co tutaj jest w tych drzwiczkach? Zamknięte. Chodziliśmy tędy. Aha, tam dalej nie ma zejścia. A tutaj co? Lew się z innej strony. Czekajcie, zobaczymy najpierw, co tutaj jest. Dla większego skupienia podczas mszy świętej. Pan Jezus prosi wszystkich do wewnątrz kaplicy. No, okej. Toaleta. Mydełko dla rączusi. Zobaczymy, czy jest woda. Nie, woda wyłączona. Nie chcę wiedzieć, co w tych wałkach. A, plan deka. Nie wiem, gdzie tutaj wyjdziemy. Ale chyba... Kurde. Dobra, zobaczymy, sprawdzimy to. A, tu byliśmy, dobra. To jest wejście na poddasze. Czyli wchodzimy jeszcze do kościoła głównym wejściem. I zaraz stąd uciekamy. Uciekamy stąd i lecimy dalej. Pewien, ale chyba to jest obiekt, którego szukałem, czyli opuszczony szpital. Zaraz zobaczymy, czy w ogóle można wejść.
przygotował sobie chyba kaloryfery na złomek. O kurde. Wszystko rozebrane. Czyżby szpital przestał istnieć? Wejdziemy na wyższe piętro. O kurde. Tu chyba trwa generalny remont. Na 100%. Chyba ktoś się wziął za ten obiekt. Najprawdopodobniej tak. Dobra, idziemy zobaczyć dalej. O ile to nie jest szpital, to mamy to szczęście, że jeszcze gdzieś może istnieć w dobrym stanie. Ale to zobaczymy za chwilę. Posłuchajcie dzieci, nawet smok wawelski myje łapy, ogon, zęby, szyję. I dorośli też. Zakaz parkowania samochodów przy budynku. Na szczęście zaparkowałem przed bramą. Dobra, tu trzeba oświetlenie. Karty pokoju 42. Nie ma opisane, co to za miejsca. Sala, ale nie wiadomo jaka. USG. O kurde, to może teraz jesteśmy w szpitalu. Pokój badań, tak jest. Ale oczywiście cały sprzęt jest już wywieziony. Sekcja dokumentacji. Wyłączmy na chwilę. Bezpłatny dobór pomocy optycznych dla słabowidzących, refundowane w całości przez NFZ. Ale czekasz 5 lat. O kurde, ale się przeraziłem. Radiowóz. A tam duży furgon. Kurde. Musimy to sprawdzić. Dobra, wejdziemy jeszcze na górę i zobaczymy, czy coś tutaj zostało. Jeżeli nie, no to niestety musimy się zawijać. Nie będę tracił czasu tutaj. Tu nie ma schodów. Toaleta. Miejsce nie jest zniszczone, tylko wybebeszone. Po prostu nie ma żadnych rzeczy, które mogłyby potwierdzić, że jesteśmy w szpitalu. Rejestracja. Niestety w pokojach nic nie ma. Dobra, nie ma tu nic, idziemy dalej. Jak znajdę coś ciekawego, to z powrotem odpalam kamerkę.
Ale zauważcie, że ktoś rozłożył rusztowanie i chyba zaczęli tu odnawiać. Ale dlaczego przerwali? Chcecie zobaczyć, jak wygląda wnętrze radiowozu? To proszę. Ten już jest trochę zniszczony. Trochę to mało powiedziane. Gdzie 273. Tam jest jeszcze jakiś obiekt, ale nie mam pojęcia, co tam jest. A tutaj furgon. Nie wiem, czy tutaj, ale chyba tutaj jest domek ochrony. Na samym końcu. O kurde. Zapierdzieli mi silnik policji. Ja już kiedyś siedziałem z tyłu. Ale wam pokażę, jeżeli nie mieliście przyjemności nigdy siedzieć w radiowozie. Wygląda jak normalny busik. Jedynie te klatki troszeczkę odstraszają, ale... No, całe oprzyrządowanie, wszystko ukradli. Teraz ktoś się chwali, że ukradł radio policyjne z radiowozu. Idziemy zobaczyć. Nie wiem, co tam jest, ale warto sprawdzić. Trzeba wyleciała razem z oknem. Tutaj widzę, że też nie ma na czym zawiesić oka. Coś mi się wydaje, że szykuje się tutaj gruntowny remont i coś powstanie w tych budynkach. Tylko ciekawe co? Kuchnia. Nie ma nic. Szkoda, być może za późno tutaj trafiłem, ale jest też prawdopodobieństwo, że od początku tutaj niczego nie było, zaraz po likwidacji szpitala wszystko wyczyszczono. Uwaga, promieniowanie laserowe nie pasuje. Dobra, nie będziemy tu tracić czasu. Są tam jeszcze dwa obiekty, które chciałem sprawdzić. Jeżeli coś będzie fajnego, to oczywiście wam pokażę. A teraz lecimy dalej. Kolejny budynek, to chyba jakiś teren ćwiczebny. Zobaczcie. Najprawdopodobniej policja tutaj ćwiczy. Lub jakiś klub strzelniczy. No to wychodzi. Kurde, czyli tak, szpitala na pewno tutaj już nie ma aktywnego. Czyli tak, szpitala tutaj na pewno nie ma. Znaczy się, jest budynek, ale nie ma wyposażenia. Tu zostały jakieś meble. I to chyba jedyne na całym obiekcie. Kominek.
Są tu inne piętra, ale łazienka i snajper. Byłem też w tym budynku i w tym obok. Wszystko jest puste. Dobra. Chyba będziemy wychodzić. Bo tutaj już nie ma jak przejść dalej. Tu można wejść na strych, ale nie sądzę, żeby tam coś było. Dlatego idziemy od razu tutaj. Tam najprawdopodobniej jest budka ochrony. Tylko nie wiem, czy ochrona tam jest, czy nie. Dawno, dawno temu, kiedy chciałem tutaj wejść pierwszy raz, była ochrona. Zobaczcie, im bliżej ochrony, tym bardziej wszystko jest zabezpieczone. Dobra, nie będziemy to sprawdzić. Mógłbym się tam wspiąć, ale jeżeli tam ma nie być nic, to szkoda mojego wysiłku. Wiemy jedno, że szpital jest całkowicie opróżniony, a z tych budynków zrobili sobie szczelnice. Ale to już. No niestety, my się będziemy już stąd zawijać. Także na razie trzymajcie się i do zobaczenia na kolejnej wyprawie. Na razie.